Zastanawiam się, czy ostatnie decyzje były słuszne. Zobaczmy, jak sobie poradzisz. Ja... Wykryłam usterkę w swoim oprogramowaniu. To niepokojące. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Galek z tej strony oczywiście. Myślę, że ostatnie decyzje były słuszne. Widzę nasz Android trochę zaniepokojony, ale udało się, że tak powiem, przeprowadzić pokojowo naszą manifestację. Więc zobaczmy, co będzie dalej. Ja tylko zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Niestety uległ zniszczeniu. Jestem zamiennikiem od CyberLife, który posiada jego pamięć. Umarłeś mi na rękach. I wracasz, jakby nic się nie stało. Jeb się. Mam złe przeczucia, poruczniku. Nie powinno nas tu być. Złe przeczucia, mówisz? To zrób sobie defragmentację. Może masz błąd. Gdzie oni są? Pytanie. Porucznik Anderson z Policji Kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Okej. Zaraz pójdę po Elijaha. Proszę, rozgośćcie się. Ale dom. Spoko, laska. To prawda. Jest bardzo ładna. Niezła chata. Niektóre... Amanda. A no właśnie. Androidy wyszły na zdrowie. Poznasz swojego stwórcę, Connor. Jakie to uczucie? No weźmy może zdystansowanie. Powiem, jak go poznam. No tak, słusznie. Ja czasem... Tu jeszcze coś mamy. Chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. A, możemy usiąść. Dobra. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia.
Elijah zaprasza. O! Wszystkie takie same androidy. Pan Kamski! Dajcie mi jeszcze chwilę. Poruszyk Anderson, a to Connor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzimy śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z CyberLife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Musimy zrozumieć, jak androidy stają się defektami. Wie pan coś, co mogłoby nam pomóc? Idee to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Connor? Po czyjej jesteś stronie? Nie stoję po żadnej. Stworzono mnie, bym powstrzymywał defekty i to właśnie zamierzam zrobić. To program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Czego ty naprawdę chcesz? No weźmy jeszcze raz to samo. Niczego nie pragnę. Jestem maszyną. Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii CyberLife. Młoda i piękna po wsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiętnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Connor. Zniszcz tę maszynę, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal, jeśli sądzisz, że żyje. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. O kurczę. Okej, wystarczy. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszam. Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie? Czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Posłuchaj.
słuszną maszyną, czy żywą istotą, obdarzoną wolną wolą. Dobra, starczy. Connor, wychodzimy. Wciśnij spust. Connor! Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Nie, no oczywiście, że nie. Fascynujące. Ostatnia szansa Cyberlife na ocalenie ludzkości. Sama jest wadliwa. Nie. Nie jestem defektem. Wolałeś ocalić maszynę zamiast wykonać misję. Dostrzegłeś w tym androidzie żywą istotę. Okazałeś empatię. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. Zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom. Co jest gorsze od konieczności wybrania mniejszego zła? Chodźmy stąd. Przy okazji, zawsze zostawiam w programach wyjście awaryjne. Nigdy nie wiadomo. No, ciekawe spotkanie. No właśnie. Spojrzałem w oczy tej dziewczyny i nie mogłem tego zrobić. Tyle. Zawsze powtarzasz, że zrobiłbyś wszystko dla misji. Mieliśmy się czegoś dowiedzieć, a ty odpuściłeś. Tak, wiem, że powinienem był to zrobić, ale nie mogłem. Przepraszam. Okej? A może dobrze zrobiłeś? No było tutaj jeszcze inne wyjście. Jakbyśmy pewnie strzelili. Ale chyba dobra decyzja to była, tak czy inaczej. Myślałam, gdzie jesteś. Musiałem pomyśleć. Podoba mi się tu. Często tu przychodzę. Świat wydaje się stąd pusty. Uwolniliśmy setki naszych, a kolejni schodzą się z całego miasta. Marzą o wolności, więc ciągną do Jerycha. Coś się zmienia. Chyba się czymś martwisz. Są mi posłuszni, nie zadają żadnych pytań. Poczucie posiadania władzy jest przyjemne. I straszne jednocześnie. Media huczą o tym, co wczoraj zrobiliśmy. Ludzie są przerażeni. Boją się wojny domowej.
Wielu naszych spalono w reakcji na ostatnie zajście. Ludzie nas nienawidzą. Nie dadzą nam wolności. Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Niektórzy z nich rozumieją, że nie mogą wiecznie odmawiać nam wolności. Nie mówiłeś za dużo o sobie, odkąd się zjawiłeś. Czym się zajmowałeś przed Jerychem? Opiekowałem się pewnym staruszkiem. Był dla mnie jak ojciec. Pokazał mi, że ludzie i androidy mogą żyć zgodnie. A co z tobą? Nigdy mi nie opowiadałaś o swoim poprzednim życiu. Nie chcę o tym gadać. Norf, walczymy razem. Musimy się poznać, żebyśmy sobie nawzajem ufali. Wszyscy chcielibyśmy wyrzucić coś z pamięci. Ale trzeba znać swoją przeszłość, żeby wiedzieć, kim się jest. Byłam nikim. Lalką zaprogramowaną, żeby zaspokajać ludzi. Zabawką dla ich przyjemności. Któregoś dnia byłam sam na sam z klientem. I nagle zrozumiałam, że dłużej tego nie zniosę. Udusiłam go i uciekłam. Teraz wiesz już wszystko. Mogłam ci nie mówić. Widziałam wszystko. Dom Karla. To jak cię zostawili w jego mieszkaniu. Ja też coś widziałem. Klub Eden. I śmierć tamtego człowieka, jakbym był tam z tobą. Norf! To samobójstwo. Wszyscy zginiemy. Proszę, Markus, jeszcze możesz zmienić zdanie. Nie rozumiesz. W końcu zobaczą, kim naprawdę jesteśmy. Ta akcja przejdzie do historii. Zabiją nas na miejscu. Mogę się poświęcić, jeśli mamy zyskać wolność. Markus, nie rób tego. Zrozumieją. Gwarantuję ci to. Lepszej okazji nie będzie. Może ktoś jeszcze do nas dołączy. Im nas więcej, tym mocniejszy przekaz. Uwalniam cię. Czyli musimy jak najwięcej androidów pozyskać.
po naszej stronie. Tam ktoś stał. Uwalnia cię. Zaraz, czy możemy się cofnąć tam do tyłu? Zobaczmy. Może tutaj będzie więcej. Nie. Tędy nie przejdziemy, okej. Chyba android jakiś, tak? Przebudzam cię. Tutaj mamy kolejnego. Chodź z nami. No i o to właśnie chodzi. O, zostawiła zakupy i... Dobra, tu mam jeszcze androida. Jesteś wolny. O, zostawiają zakupy. Idą z nim, patrzcie. No wreszcie. Czekałem od dzisiaj. Tu mam jeszcze dwóch. Uwalniam cię. Otwórz osłonę włazu. Może jeszcze się kogoś uda? A, tam jeszcze jest jeden, dobra. Uwalniam cię. Poszukajmy jeszcze. Jesteś wolny. Tu jest jeszcze. Ale nie, to już jest nasz. Tu jest ta osłona. Nawróć więcej androidów, dobra. O, tutaj mamy.
podobno do kary. Uwalniam cię. Czyli on teraz już nawet nie musi podchodzić, tylko po prostu zdalnie ich uwalnia. Mamy kolejnych dwóch, tak. No, czyli dron nas już zaobserwował. Kolejny. Niektórzy filmują, widzę. No idziemy. Bożeż, ja pierdolę. Centrala, tu patrol 457. Mam tu od cholery androidów. No nie wiem, setki? Tysiące? Idą sobie. Tak, idą w dół ulicy. My żyjemy! A skąd mam wiedzieć? Chcę wierności! Chcę wierności! Chcę wierności! Mamy prawa! Mamy prawa! My żyjemy! My żyjemy! My żyjemy! Koniec niewoli! Koniec niewoli! Koniec niewoli! Wyzwolenie! O kurczę.
I co teraz? Przyszliśmy tu na pokojowy protest. Chcemy wam pokazać, że też jesteśmy żywi. Zależy nam tylko na wolności. To nielegalne zgromadzenie. Jak się nie rozejdziecie, otworzymy ogień. Nie chcę wszczynać wojen. Szanujemy pokój i nie zamierzamy nikogo skrzywdzić. Ale nigdzie się stąd nie ruszymy, dopóki nie uznacie naszych praw. Powtarzam, to zgromadzenie jest nielegalne. Jeśli się zaraz nie rozejdziecie, zaczniemy do was strzelać. Markus, oni nas zabiją. Musimy ich ubiec. Jest nas więcej, damy im radę. Zaatakujemy, to rozpętamy wojnę. Nie możemy zastosować przemocy. Po prostu tu stójmy, nawet jeśli mieliby nas zabić. Jak tu umrzemy, to nic się nie zmieni. Markus, musimy iść już, zanim będzie za późno. To wasza ostatnia szansa. Albo się rozejdziecie, albo wszyscy zginiecie. Musimy pokazać, że się nie ugniemy. Nigdzie się nie ruszymy. O kurczę. Rozejdź się! To wasza ostatnia szansa! Trzeba przeczekać. Stójmy w miejscu, co by się nie działo. Proszę cię, Markus, nie dajmy się wyrżnąć. Pozwól nam się bronić. Nie wiem, co zrobić. Dobra, zostajemy. Nie ruszymy się. Dobrze, już poświęcę się. O kurczę. John oddał życie, by ocalić Markusa. Kurczę. No były jakieś inne rozwiązania. Mamy porozmawiać z Amandą, ale to już słuchajcie w kolejnym odcinku. A tymczasem zachęcam do lajkowania, subskrybowania oczywiście oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.